Nazywam się Krzysztof Wawrynowicz, prowadzę firmę o nazwie Nasiona Wawrynowicz, która zajmuje się szeroko rozumianą produkcją materiału siewnego, roślin zbożowych, strączkowych, ale także innych związanych z produkcją rolną. W naszym gospodarstwie wykorzystujemy różnego rodzaju możliwości, które daje nam rolnictwo precyzyjne. Bardzo intensywnie skupiamy się na perspektywie badania gleby. Takie badania gleby wykonujemy praktycznie co rok albo nawet co dwa lata, dlatego że w sposób wybitnie efektywny pozwala nam to na zrozumienie tego, co w tej ziemi mamy i w jaki sposób nawozy sztuczne i nawozy naturalne, które stosujemy, wpływają na ilość składników pokarmowych, które występują na naszych gruntach. To pozwala nam na to, żeby ograniczać albo wskazywać takie nawozy, które powinny zostać wykorzystane w naszym gospodarstwie w odpowiednich ilościach. Dzięki temu ani nie przesadzamy, ani nie dajemy zbyt mało tych składników pokarmowych. Z uwagi na to, że stosujemy bardzo dużą ilość nawozów naturalnych, ta pojemność sorpcyjna gleby jest na stosunkowo wyższym poziomie aniżeli inne grunty. Zawartość próchnicy też kształtuje się bardzo obiecująco. Oczywiście budowanie próchnicy to jest perspektywa wielolecia, ale trzeba pamiętać o tym, żeby to robić i żeby pielęgnować tą ziemię, bo będziemy z niej korzystać przez jeszcze wiele, wiele lat. Mapowanie pól, analiza plonów w czasie rzeczywistym, w trakcie kombajnowania i zbioru. To też są wybitnie ważne perspektywy, które w nałożeniu na wielolecie i analizę danych wieloletnich pokazują nam, co powinniśmy zrobić, na co powinniśmy zwrócić uwagę i jakie aspekty naszej produkcji roślinnej są ważne, które są ważniejsze, które są mniej ważniejsze i które są efektywne, a również dowiadujemy się o tych, które niekoniecznie mają sens i których nie warto pielęgnować. Współpracujemy z wieloma podmiotami, które zajmują się rolnictwem precyzyjnym. Jeździmy na różne szkolenia, dowiadujemy się coraz to więcej o nowych technologiach, które możemy wykorzystać. Analiza satelitarna również wchodzi w grę. Korzystamy z wiedzy osób, które w sposób wybitnie specjalistyczne zajmują się takimi perspektywami. Cały czas zastanawiamy się nad możliwością nawadniania wszystkich pól i osobiście uważam, że to jest wybitna przyszłość dla nas wszystkich rolników. Powinniśmy mocno zastanowić się nad robieniem projektów, nad budowaniem, kopaniem studni i nad możliwością nawadniania naszych upraw. Wiem, że to jest droga perspektywa, ale wydaje mi się, że jako jedyna da nam stabilizację naszych dochodów w przyszłości. Wszystkie te elementy produkcji związane i z rolnictwem precyzyjnym, i z wykorzystywaniem nowych technologii, siewu bezpośredniego, siewu pasowego, siewu z podsiewem nawozów, wykorzystania możliwości siewu bezorkowego. Staramy się korzystać z jak największej ilości możliwości. Kierownik gospodarstwa zajmuje się analizą danych zbieranych podczas prasy maszyn, podczas zbioru, wykorzystuje te dane i zestawia w kontekście uzyskiwanych danych od firm zewnętrznych, które analizują nasze grunty i które mają również wgląd w systemy satelitarne i zdjęcia satelitarne. Wprowadzamy biokomponenty do naszych zapraw, testujemy nowe biologiczne metody zwalczania szkodników, metody biologiczne zwalczania grzybów, także idziemy też w kierunku ekologii. Część z naszych gruntów jest w okresie konwersji i testujemy pewne rozwiązania ekologiczne, chcąc w przyszłości móc zaoferować rolnikom ekologiczny materiał siewny, czy to nawet pszenicy samoprzy, czy też orkiszu. Myślę, że specjalizacja, wykorzystywanie nowych technologii i myśl o ekologii to przyszłość naszego rolnictwa.